firma istnieje 30 lat. W 2009 roku przeszliśmy zmianę właścicieli po to, żeby w 2010, czyli rok później, otworzyć pierwszy nasz oddział. Pierwszy oddział w 2010 roku był wybudowany w Kaliszu. 5 lat później, w 2015, został kupiony, pobudowany i otwarty kolejny oddział w Kutnie. No i dzisiaj szczęśliwie mamy 12 lipca, dzień wyborów, 2020. Pięciolatkę mamy, tak? Trzeci oddział na kolejne 5 lat. Jak zastanawiam się, gdzie będzie następny, to mi terytorium brakuje, bo wydaje się, że ten teren, który został nam powierzony przez wielu dostawców, od New Hollanda przez Kuna, Unię, Wielton, Samasz, Krukowiaka, ogarniamy chyba całkiem nieźle. Miejscem, w którym się znajdujemy, oznacza, że nasz teren działania, w którym chcemy czuć się gospodarzami, mamy w obrębie 30 minut dojazdu. To jest, tak z punktu widzenia biznesowego, najlepsza odległość do klienta, który w pół godziny jest w stanie do nas przyjechać. Więc mam nadzieję, że przybliżyliśmy się do Was troszeczkę. Chcieliśmy zbudować pełnowymiarowy punkt, który będzie oferował Państwu zarówno usługi sprzedaży maszyn, sprzedaży części, ale również kompletnego serwisowania sprzętu. Jak mieliście już pewnie przyjemność obejść część tego budynku przed otwarciem wstążki jeszcze, przed przecięciem, zauważyliście dział sprzedaży, który jest wchodząc po lewej stronie. Na wprost mamy dział części oraz w tej chwili za moimi plecami jest hala serwisowa, która chyba najbardziej jest potrzebna w terenie i ona powoduje, że postrzeganie dealera, mam nadzieję, rośnie w oczach. Chodzi o to, żeby ten punkt serwisowy, bliskość usług, ich szybkość dotarcia był w okresie sezonu, który, jak widzicie, coraz, jak doskonale znacie realia, on jest coraz krótszy. Żniwa, pokosy, wpadam, robię robotę, wypadam, dziękuję. Bliskość serwisu, mam nadzieję, że jest bardzo ważnym elementem, który powoduje, że firmę można doświadczać chęcią zaproszenia serwisanta, zakupem części i w końcu zakupem maszyn, bo jest to pełnowymiarowy punkt. Więc takie były nasze plany. Niniejszym chciałbym w związku z tym otworzyć nasz oddział. Chciałbym poprosić całą naszą załogę, chodźcie tutaj do mnie z tej strony wstążki, dobrze? Tak, żebyśmy się pokazali tutaj wszystkim naszym klientom. Słuchajcie, przedstawiam Wam naszą załogę. Marcin Lipiński, szef całego asortymentu działu części. Dzisiaj na gościnnych tutaj występach z Płocka. Paweł Grabowski, Hubert Ziemlewski. Tych dżentelmenów to pewnie gros Was zna. Dział części Osięciny. Jeszcze do wczoraj Rataja, od dzisiaj PKP 8. Monika Makowska, nasze zaplecze marketingowe, osoba, która bardzo mocno pracuje na danych, które zbieramy od Państwa w zakresie tego, co macie, jakie oferty potrzebujecie, to dzięki Monice dostajecie precyzyjnie to, co może Was interesować. Taki jest u nas jakby schemat działania, że nie wysyłamy wszystkiego wszystkim, powodując, że dostaniecie rzeczy, które Was nie interesują. Staramy się to personalizować i wysyłać tylko to, co kogoś interesuje. Za mną mamy tutaj cały sztab mechaników z Darkiem Walczakiem, czyli szefem serwisu, na czele. Obok Tomasz Szcześniak, Adrian, Longin i Maciek. Mariusz, po mojej lewej Łukasz Giętka, który reprezentuje dział sprzedaży maszyn. Także
taka może niekoniecznie kompletna z naszej strony oferta, bo mówię, jeszcze są osoby na terenie zakładu. Celebrujcie z nami tę pięciolatkę, którą właśnie w tym momencie chciałem otworzyć. Jest Agnieszka z nami. Agnieszka jest z działu sprzedaży, administracja działu sprzedaży. Także przygotowaliśmy tutaj dla Państwa coś do poczęstowania, coś na ząb, jakąś kawę, herbatę można się tutaj z nami napić. No i mówię, zaglądajcie, pytajcie, proście o poprowadzenie. Celebrujmy ten moment, tak? A więc w tym momencie chciałem poprosić... Chodź, Marcin. Ja? Tak. Do 1/3. Otwieramy. Jest. 1/3 odcięta. Darku. Bardzo proszę. Wszyscy byli mocno zaangażowani w tym temacie. Hubert. Chodź tutaj do nas. Do końca? Nie. Nie. Ja ci dam do końca, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, i końcowe cięcie. Brawo, brawo. Mniejszym otwieram punkt po cięciu. Zapraszam do środka.